wywiadu. Nie, nie, nie. Oni wypierdalać. Działa. Cześć osoby! Na początek takich kilka formalności, czyli po pierwsze mamy dzisiaj zabezpieczenie medyczne w związku z tym, że jest bardzo gorąco, więc jeżeli ktoś gorzej się poczuje, to tutaj przed sceną w cieniu stoi karetka. Mamy również do rozdania tutaj plakaty, wlepki, przypinki oraz jeżeli ktoś potrzebuje się nawodnić, to także mamy butelki wody. Zbieramy dzisiaj także podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską, która może zapewnić Polkom bezpłatny dostęp do aborcji w Unii Europejskiej. Potrzebujemy 1 000 000 podpisów, jesteśmy już za półmetkiem, także jeżeli ktoś jeszcze się nie podpisał, to dzisiaj można to zrobić. Oraz będą zbierane także podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie praw zwierząt. A ja zanim zacznę, chciałam wam powiedzieć, że tam stoi ten szubrawiec Matecki, który co? Za chwilę będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! Ale zostawmy go ja w spokoju. Do więzienia chyba wy, ale zanim. Pamiętacie jak to było 15 października? Pamiętacie te nadzieje? Pamiętacie jak żeśmy stali w kolejkach do urn, co żeśmy wszyscy czuli, nadzieję i że w końcu będzie normalnie, w końcu będzie lepiej. Wszyscy, wszyscy mieliśmy taką nadzieję, prawda? To dzięki nam, to dzięki kobietom i młodym ludziom, posłowie i posłanki, którzy teraz siedzą w tych ławach, mają tą robotę. A to my jesteśmy waszymi pracodawcami. A co pracodawca robi, jak po okresie próbnym ktoś się nie nadaje do tej roboty? Zwalnia go! Jak każdy pracodawca, mamy prawo was rozliczać z wykonanej pracy. Daliśmy wam kredyt zaufania i to koniec. Nie zdaliście tego egzaminu. Giertych, przede wszystkim ty, oszuście. Obiecałeś Tuskowi i obiecałeś nam, wyborcom, że prędzej złożysz mandat, niż złamiesz dyscyplinę. I co zrobiłeś? Złamałeś obietnicę. Złamałeś. Więc oddaj mandat, Giertych! Oddaj mandat! Oddaj mandat! Oddaj mandat! Oddaj mandat! Oddaj mandat! Wiecie co? Dzban Roman to taki nikt więcej, tylko mściwy mecenasik z parciem na szkło i na władzę, który teraz udaje demokratę, ale nas nie oszuka. My wiemy, że to jest nacjonalista i że to jest narodowiec, że to jest człowiek, który jest bez honoru. Hańba! Oddaj mandat! Przeproś kobiety! Oddaj mandat! Przeproś kobiety! Oddaj mandat! Przeproś kobiety! Ale oprócz oszusta Giertycha mamy tam w Sejmie cały obrotowy PSL, który ramię w ramię co robi? Głosuje z PiS-em i Konfederacją. Nie w z koalicją, z PiS-em i z Konfederacją. Oprócz 4 posłanek. Faktycznie. Także cały PSL do zwolnienia. Jaka z was jest koalicja? Partyjko od 7 boleści, ciągle ledwo przekraczająca próg. Od 100 lat myślicie, ciągle się bujacie w tym Sejmie i bujacie. O 95 lat za długo. Wszystko jedno z kim, byleby tylko rządzić, byleby tylko
korycie. Posłowie PSL z Kosiniakiem na czele. Jesteśmy tutaj przeciwko wam. Tak, przeciwko wam. To my was zatrudniałyśmy w tym rządzie i my was teraz zwalniamy. Oblaliście na całej linii nasz wyborczy test. Wypierdalać! A na koniec żądamy dymisji Kosiniaka-Kamysza. Nie chcemy tego hipokryty wicepremiera. Co to z Bogiem na ustach, z krzyżem w łapie, zdradza żonę, rozwodzi się, a dla drugiej przed kolejną udaje, że jest tygryskiem. Z ciebie taki tygrysek jak z koziej dupy trąba. Hipokryto, za to, że zagłosowałeś przeciwko kobietom, że przełożyłeś rękę, poszedłeś razem w ramię z Kaczyńskim, z tym całym PiS-em, z Konfederacją, z tą całą pisowską bandą, przyłożyłeś rękę do piekła kobiet, oddaj stołek. Do dymisji! Do dymisji! Do dymisji! Do dymisji! Do dymisji! Także tygrysek out. Zapraszamy serdecznie. Będziemy teraz po kolei mówić, co tu nam na sercu leży i co mamy im wszystkim do przekazania. Przed państwem Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. No, wróciliśmy z dalekiej podróży. Ja nie wiem, co trzeba mieć kurwa w głowie, żeby pomyśleć, że my kiedykolwiek przestaniemy. Że po prostu tak powiemy, a nie, okazaliście się chujami, no to, oj nie, to my już pójdziemy do domu, bo już nam się znudziło. Nie znudziło nam się! Wypierdalać! Co to kurwa jest? Ludzie stali do trzeciej nad ranem, żeby zagłosować. Stołki PSL dostał dzięki kobietom i młodym ludziom. Dzięki ludziom, dla których aborcja legalna to jest jeden z głównych postulatów. Którzy popierają legalizację aborcji w 90%. I ich własny kurwa elektorat 78% za legalizacją. No ale tygrysek, rozumiem, idzie w ślady Kurskiego, załatwia sobie pewnie rozwodzik kościelny, więc musi być grzeczny, jak ci wszyscy jebani hipokryci. No więc nie odpuścimy. Dostaliście te stołki dzięki nam. Więc teraz je kurwa oddajcie, jak się wam elektorat nie podoba, jak się wam poglądy elektoratu nie podobają, jak się wam żądania waszego własnego elektoratu nie podobają. To jest demokratyczny zdon? Wy jesteście chuje, a nie demokraci. Wypierdalać! Koalicję poznaje się po tym, jak głosuje, a nie kto z kim gdzieś tam po cichu coś podpisał. Wypierdalać! I mamy dwie koalicje. Jedna to jest Lewica i Koalicja Obywatelska, a druga to jest jebany PiS, jebana Konfederacja i jebany PSL. Głosują razem. To jest kurwa ta nowa demokratyczna koalicja. PSL, który doszedł do władzy na tym, że my dostawałyśmy wpierdol, teraz głosuje z tymi, którzy zlecili ten wpierdol. Zlecali, żeby nas bić. Bandyci. Więc nie odpuścimy i panie marszałku Hołownia, niech nas pan kurwa nie straszy tygryskie. Poradziłyśmy sobie z PiS-em, poradzimy sobie z pana ukochanym kolegą. Wypierdalać! I jeszcze chciałam powiedzieć słów parę do posłanek i posłów, tych, którzy głosowali za, którzy się nie zatrzasnęli, którzy nie pierdolą głupot, którzy nie są zdrajcami. Dla tych osób, które nas reprezentują, bardzo wam serdecznie dziękuję. I może być tak, że usłyszycie dzisiaj parę gorzkich słów, bo jesteśmy naprawdę wkurwione. Ja jestem na maksa wkurwiona. Ale tym bardziej za to, że tu jesteście gotowe to usłyszeć. To dziękuję. Kto będzie siedzieć, słuchajcie? Wszyscy. Co, co? Słuchajcie, tu są bardzo dużo nazwisk pada tych wszystkich, którzy będą siedzieć. Ale z tym wyjdźmy dzisiaj. Po pierwsze,
Nigdy nie przestaniemy. Zawsze się będziemy przypierdalać. Kampania prezydencka będzie o aborcji. Kampania przed wyborami parlamentarnymi będzie o aborcji. My nie mamy nic do stracenia, a uwierzcie mi, ja się was nie boję. Panie premierze, największy żal mam do pana, bo pan dobrze wiedział, co należy zrobić. I nie zrobił pan tego. Dla PSL-u liczą się wyłącznie stołki. Jeden wiceminister za jeden głos. Wypierdalać. Jeden dyrektor w fundusiku jakimś za jeden nie taki głos. Wypierdalać. Po trzech byliby kurwa grzeczni. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, że ten PSL tak honorowo wychodzi z rządu, tak rzuca tymi tekami ministerialnymi, oddaje te fundusze, te agencje, te kurwa pieniądze na straż pożarną, tak z honorem się unosi. To kurwa, no naprawdę nie rozśmieszajcie mnie. Wiadomo, że tak nie będzie. Wiadomo, że tak nie będzie, więc przestańcie kłamać, premierze. Ja też bym proponowała, żeby pan przestał. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team! Dziękuję, a ze mną jest dr Dominik Przyszlakowski z krakowskiego szpitala, który będzie też mówił, żeby nie było, że aborcjonistki się nie trzymają z lekarzami, z fajnymi lekarzami się trzymają, tylko jest ich mało. Dużo tutaj dzisiaj jest mowy o tym, kto będzie siedział. Wiecie, kto będzie siedzieć, jak wejdzie ustawa Romana Giertycha? Aborcja bez granic. Bo tak sobie ten pan adwokat wymyślił i zaproponował wczoraj kompromisowe rozwiązanie, że teraz będziecie nas wsadzać za to, że nas do aborcji ktoś nakłania. Bo przecież my nie mamy własnego rozumu. Nam można tylko coś zakazać albo nakazać. My nie wybieramy, nie myślimy, nie czujemy. My się poddajemy rozkazom. Albo się powstrzymujemy, bo ktoś mówi, że czegoś nie możemy robić. Miałam aborcję 10 lat temu i tak sobie myślę, że w świecie, w którym Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że moja aborcja jest o jego poglądach, to ja chyba powinnam go dzisiaj przeprosić, że to 11 lat temu, robiąc aborcję, nie zadzwoniłam do pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i go nie poprosiłam o pozwolenie. Nie zapytałam go, jak mam się czuć, co mogę o swojej aborcji mówić i jak to wpływa na jego poglądy. Może zadzwonię dzisiaj i zapytam, jak pan Władysław Kosiniak-Kamysz czuje się z tym, że 130 osób każdego dnia w Polsce przerywa ciążę. Panowie, my nie czekamy na wasze pozwolenie. Wy sobie nie róbcie żartów, że wy uważacie, że my czekamy, aż wy się dogadacie. Że my odkładamy pozytywny test ciążowy na bok i mówimy, a nie, jednak będę kontynuowała, bo to może urazić poglądy Kosiniaka-Kamysza, Hołowni, Sawickiego. Będzie im przykro. To ja jednak zajdę w ciążę i urodzę. Koniec tego! Robimy aborcję, będziemy ją robić, będziemy sobie pomagać, nawet jeżeli będziecie wtrącać nas do więzień. Aborcja była, jest i będzie, a wy po prostu się od tego tematu odpierdolcie, bo się nie znacie. I ostatnia rzecz ode mnie. To są tabletki aborcyjne. Możesz przerwać ciążę w Polsce legalnie, bez pytania o pozwolenie szanownych panów z Sejmu, Senatu, sądów, prokuratur czy z Twittera. Wystarczy, że wchodzisz na womenhelp.org, wypełniasz konsultację, a potem odzywasz się na 222-9-22-597, a my jesteśmy z tobą i cię w tej aborcji wspieramy. I nie zmieni tego żadne prawo, żadne zranione emocje, tony farb wylanych na biura poselskie. Nic tego nie zmieni. Aborcja była, dzieje się w cieniu tych wszystkich waszych dyskusji. I ostatnie zdanie do posłanek, które niestety, ale ugadują się z konserwatystami nad naszymi głowami, negocjują ustawy, pytają się ich, na co są skłonni się zgodzić albo nie. Koniec tego! Dosyć kompromisów w sprawie naszych ciał!
Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, jesteśmy przed Sejmem, także chciałbym przede wszystkim powiedzieć do posłów, że szkoda, że to głosowanie jednak im nie wyszło. Bo tutaj Marta dziękowała posłom Koalicji Obywatelskiej. Tak? Oczywiście, ale niestety przy przegranym głosowaniu to było jedno z nielicznych głosowań w tym roku, których nie wolno było przegrać. W związku z czym, jeżeli koalicja składa się z poważnych polityków i doprowadza do takiej publicznej kompromitacji sprawy, która skompromitowana już być nie może, po prostu to wszystko, ten tumult za długo trwa. Więc w tej sytuacji nie ma posłów niewinnych. Nie policzono głosów, prosta matematyka przerosła naszych wybrańców, no i mamy nieszczęście. Chciałbym jeszcze powiedzieć, bo sprawa Romana Giertycha to jest bardzo, z punktu widzenia jakości polityki w Polsce, bardzo taki przykład charakterystyczny. No, to jest człowiek, który zdobył swój mandat po znajomości, bo to jest kolega pana Donalda Tuska. Oprócz tego, że są kolegami, to jeszcze Roman prowadził sprawy sądowe Donalda i jego syna, także to, że on uzyskał na gębę, czyli za obietnicę bycia grzecznym i głosowania prawomyślnie mandat, to jest wysoce niestosowne i z tego chyba pan Donald powinien się też wytłumaczyć. Dwa słowa na temat sytuacji kobiet, które wymagają aborcji w Polsce. Aborcja w pierwszym trymestrze, czyli do 12 tygodnia, tak jak jest postulowana w tych minimalnych oczekiwaniach koalicji, jest w Polsce zapewniona, jest dostępna przy pomocy tabletek farmakologicznych sposobów dzięki pomocy dziewczyn z ADT, z Federy i innych organizacji. I tego nikt nie zmieni. Posłowie, niezależnie od tego, co zadecydują, nie są w mocy, żeby zabronić kobietom ronienia niechcianych ciąż. To trzeba podkreślić. Jeżeli chodzi o sytuację prawną aktualną, to obowiązuje ustawa z lat 90., ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2021 jest uznany za nieistniejący przez większość prawników, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, przez Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce. Także bezpiecznie ktokolwiek pomaga kobiecie w tych trzech przypadkach nie będzie karany, może się obronić przed sądem. Dlatego nie ma sensu głosować oddzielnie kolejny raz projektu Lewicy, kolejny ponownie projektu PSL-u, to nie ma sensu. Koalicja musi stworzyć jeden wspólny projekt i zapewnić jego realizację. Dopóki na to nie ma szans, trzeba sposobami administracyjnymi, rozporządzeń ministerialnych zapewnić bezpieczeństwo kobietom i osobom pomagającym w aborcji. Dziękuję! Ostatnie zdanie do lekarzy, sądów, prokuratorów i polityków. Przestańcie być cipo policjantami. Dziękuję. Halo, halo, zanim następne osoby zaprosimy, może coś krzykniemy do tych tam ze średniowiecza. Aborcja legalna i darmowa! Aborcja legalna i darmowa! Aborcja legalna i darmowa! Aborcja legalna i darmowa! Słuchajcie, a przed wami dwie nasze koleżanki. Jedna przyjechała ze Żnina, druga z Bielska-Białej. Joanna Wolska, strajk kobiet Bielsko-Biała i Irena Smolarek, strajk kobiet Żnin.
Koalicja 15 października dała nam, kobietom, nadzieję, że będziemy żyć w demokratycznym kraju, że legalna, darmowa... że legalna, darmowa i bezpieczna aborcja będzie dostępna. Panowie politycy, jak zwykle nas zawiedli. Demokracji muszą się niestety nauczyć, bo oni nie mają zielonego pojęcia. Kobiety z Rosji, z Białorusi mają więcej praw niż my, Polki, Europejki. Czuję się w ogóle ogólnie bardzo oszukana przez to, co się stało, że Kościół, polityk i lekarz decyduje o tym, co jest dla kobiety Irena, dobre. Irena, moment. Poprosimy tutaj policję do sceny. Proszę opuścić zgromadzenie. Proszę opuścić zgromadzenie. Bardzo proszę o policję, o podejście do sceny. Proszę opuścić zgromadzenie. Halo, policja! Gdzie jesteście? Jak czekamy na was, to gdzie jesteście? Życie! Rób aborcję! Ratuj 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 życie! Panowie dziennikarze, odsuńcie się, bo jego nie usuną! Prawdziwych dziennikarzy prosimy o pozostanie i o odsunięcie się, żeby tego fałszywca mogli usunąć. Irena, Asia, tu jestem, przemawiajcie. Ostatnie głosowanie dotyczyło tylko dekryminalizacji aborcji, a wy politycy jak zwykle nas zawiedliście. Dekryminalizacja aborcja chodzi tylko o to, aby matka, która ma córkę, na przykład 14-latkę, i taka 14-latka zostanie zgwałcona gdzieś na imprezie, bo jakiś idiota daje jej pigułkę gwałtu i ona nie może, nie jest gotowa, aby urodzić, bo ma 14 lat, aby taka matka mogła córce kupić tabletki i z tego powodu nie była gnębiona przez prokuratora i skazana przez sąd. Tylko w takim sensie była ta
to głosowanie. A wy politycy jak zwykle zawsze zawiedliście. Cześć. Cześć. Ja przyjechałam tutaj z Bielska-Białej i my dziewczyny ze strajku od 8 lat jesteśmy na ulicy. Od 8 lat walczymy o legalną aborcję. Ja osobiście zazwyczaj to robię u siebie na prowincji. Dlaczego dzisiaj przyjechałam do Warszawy? Kawał drogi przez całą Polskę. Po pierwsze z totalnego wkurwu, z totalnej wściekłości. Tak, z totalnej dojmującej wściekłości, która pali mnie w środku, że te cholerne psuje, psują każdego dnia systematycznie to wszystko, o co my walczyłyśmy i walczymy od 8 lat. Psują to każdego dnia. Z tego wkurwu tutaj jestem. Po drugie, przyjechałam tutaj, mogłabym powiedzieć, z rozczarowania. Ale żeby mieć rozczarowanie, żeby czuć, odczuwać rozczarowanie, trzeba mieć oczekiwania. Czy ja miałam oczekiwania, czy oczekiwałam, że pan Giertych i pan Tygrysek są politykami europejskimi, światłymi, mądrymi? Bynajmniej. Czy ja myślałam, zbywając się swojej normalnej mizoginii, miałam, ta dziewczynka miała taką nadzieję. Dlatego, panie premierze, ze smutkiem tutaj jestem dzisiaj, żeby w imieniu tej małej dziewczynki powiedzieć, ja już nie wierzę. Ja już nie wierzę, panie premierze. Odkąd doszedł pan do steru, od 9 miesięcy, nasza sytuacja, sytuacja kobiet w tym kraju praktycznie nic się nie zmieniła. Dalej musimy walczyć o swoje prawa. Dalej musimy wrzeszczeć na ulicach. Dalej musimy być żołnierkami, najbardziej niedocenianymi żołnierkami XXI wieku. Dlatego jestem tu dzisiaj, panie premierze, w imieniu tej małej dziewczynki i w imieniu tej dojrzałej kobiety, a także w imieniu setek tysięcy, milionów kobiet w tym kraju, żeby powiedzieć panu, jak bardzo jesteśmy rozczarowane. I żeby powiedzieć panu, panie premierze Tusk i wam wszyscy politycy, że nasza walka trwa i my będziemy walczyć aż do skutku. Słuchajcie, jest z nami samba. Zagrajcie dla nas trochę. Samba! Thank you.
Super, dziękujemy. Dziękujemy Sambie, a przed nami Sabrina Mana-Walasek, prawniczki Pro Abo. Cześć. Cześć, nazywam się Sabrina Mana-Walasek i tak jak już tutaj przedstawiono, dzisiaj reprezentuję grupę prawniczki Pro Abo. Nasza grupa zajmuje się pomocą prawną w sprawach związanymi z aborcją i pomagamy zarówno aktywistkom aborcyjnym, ale nie tylko. Pomagamy także matkom, które wspierają swoje nastoletnie córki w ich decyzji o aborcji, które kupują tabletki aborcyjne swoim córkom, które pomagają im wyjechać za granicę, jeżeli w Polsce nie mogą przerwać ciąży. Pomagamy także partnerom, którzy wspierają swoje partnerki w decyzji o przerwaniu ciąży i zarówno tym rodzicom, o których przed chwilą wspomniałam, jak i tym partnerom i każdej bliskiej osobie, czy każdej innej osobie, która wspiera w aborcji pozaustawowej, grozi dziś do 3 lat więzienia. I o tym jest kryminalizacja aborcji. Właśnie o tych osobach, o matkach, o partnerach, o siostrach, przyjaciółkach. Pracowaliśmy w komisji sejmowej nad ustawą, która miała tą sytuację zmienić, która miała powodować, że osoby, które pomagają w aborcjach, nie będą karane. Niestety ustawa nie przeszła, ale nie o tym dzisiaj. Było już o tym bardzo dużo powiedziane. Dzisiaj chciałam wam powiedzieć o tym, co padało na tej komisji. Przede wszystkim mnie uderzył pewien taki zarzut, który był wobec mnie osobiście skierowany, o konflikcie interesów. Kaja Godek powiedziała, że mam konflikt interesów, bo reprezentuję właśnie te osoby, które pomagają w aborcjach i nie chcę, żeby one poszły siedzieć. I że powiem szczerze, że te zarzuty są totalnie absurdalne, ale z jednym Kaja Godek ma rację. Mamy tu sprzeczność interesów i nie tylko ja, ale my wszystkie mamy sprzeczność interesów. Każda osoba, która jest w ciąży, ma tu sprzeczność interesów z Kają Godek, która chce pozbawić was prawa do decydowania o swoim życiu i zdrowiu. Mamy sprzeczność interesów z politykami, którzy traktują nas jak inkubatory, bądź którzy handlują naszymi prawami, żeby dostać się do jakichś stołków czy innych, dostać jakieś profity z tego. Mamy też konflikt interesów z panem mecenasem czy z innymi prawnikami, którzy wykorzystują swój autorytet prawniczy, żeby wmówić nam, że jakieś antyaborcyjne rozwiązania są dla nas korzystne. Tak, to jest konflikt interesów i ten konflikt interesów mam ja, macie wy wszystkie osoby, które mogą zajść w ciążę. Dlaczego? Bo nie jest w naszym interesie takie prawo, które zamyka naszych bliskich. Nie jest w interesie prawo, które powoduje, że po naszej aborcji jesteśmy ciągane po komendach i musimy się z jej tłumaczyć. Nie jest w naszym interesie prawo, które mówi nam, że nie jesteśmy ważne, że ważniejsze jest wszystko inne, ciąża, ale nie my. Dlatego dzisiaj zachęcam was, żebyście też zauważyli ten aspekt, bo to totalnie nie jest w naszym interesie. Kryminalizacja aborcji nie jest w naszym interesie i musimy totalnie walczyć o to, żeby nie było kryminalizacji aborcji, żeby nie wsadzali naszych bliskich do więzienia, żeby nie ścigali też lekarzy czy inne osoby, które pomagają nam w aborcjach. Bardzo dziękujemy Sabrinie. A przed nami Julia i Ola Magryta z Federy. Trochę ciężko znaleźć słowa. To, co mogę powiedzieć wam, to na pewno jest numer do Federy. 226359395. To jest numer, który ratuje życia kobiet w szpitalach. To jest numer, pod którym dowiecie się, jak przerwać ciążę. A do posłów i posłanek w Sejmie.
To nie jest nasz ostatni protest, a lipcowe głosowanie nie było waszą ostatnią szansą. Projekt ustawy dekryminalizacyjnej będzie składany do skutku. Nie dajcie sobie narzucić światopoglądu, którego nie podzielają wasi wyborcy. 89% osób głosujących na trzecią drogę popiera liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce. Liberalizację! Dekryminalizacja to zaledwie pierwszy krok w kierunku liberalizacji, za którą opowiedzieli się wasi wyborcy. W Sejmie reprezentujecie ich wolę, a nie partyjne przekonania. Jeżeli chcecie wiedzieć, co odrzuciliście i za czym możecie głosować, w przyszłości odezwijcie się do Federy. Z naszej wiedzy i ekspertyzy prawnej skorzystała Polska 2050 Szymona Hołowni. Sami widziałyście, jak rozłożyły się głosy. Rozmowa na ten temat ewidentnie jest potrzebna, a dekryminalizacja konieczna. Konieczna, by Polki i Polacy nie zakładali rodzin w lęku. Konieczna, by osoby bliskie mogły wspierać się wzajemnie. Konieczna, by lekarze przestali zasłaniać się prokuraturą. Konieczna, by kobiety nie bały się lekarzy. Konieczna, by nie było kar za chcianą pomoc. To wartości uniwersalne ważne dla nas wszystkich. Dlatego przypominamy, nawet konserwatywny poseł może poprzeć dekryminalizację aborcji bez rezygnowania ze swoich przekonań, do czego gorąco zachęcamy. Jesteśmy tu dzisiaj, bo jesteśmy wkurwione. Wkurwione tą sytuacją, która jest w Polsce, że od tylu lat nie mamy dostępu do legalnej, bezpłatnej i bezpiecznej aborcji. W tym roku była możliwość, żeby aborcja była choć częściowo dekryminalizowana. Oczywiście tak się nie stało, ponieważ posłowie PSL-u zagłosowali jak chcieli, czyli mieli nas w dupie. I my tutaj też reprezentujemy wiele organizacji, które są w Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, czyli tak zwanym w kurwie, bo no, walczymy od wielu lat o nasze prawa, a nasze prawa cały czas są olewane. Więc pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie pomocy, potrzebujecie dostępu do aborcji, dzwońcie też do Federy, też korzystajcie z organizacji, które dostarczają tabletki aborcyjne. Są to dwie takie znane organizacje, Women on Web i Women Help Women. Dzięki. Bardzo dużo dzisiaj mówimy o PSL-u i mamy takie hasło, które już kiedyś skandowałyśmy, tylko z innymi literkami. PSL to zbiór zer! 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 A teraz przemówi Patrycja Wójcik z Inicjatywy Wschód. Piętnastego października przez moment poczułam nadzieję na to, że będę żyć w kraju, który mnie szanuje. Myślę, że każdy i każda z nas chociaż przez moment poczuło, że coś się zmieni. Teraz już tracimy tą nadzieję, ale czy to powoduje, że nie mamy siły walczyć dalej? Jesteśmy tutaj i będziemy tutaj za każdym razem, kiedy ktoś będzie deptał nasze prawa. Będziemy tu za każdym razem, kiedy ktoś napluje na nas. Osoby, które pracują w tym budynku obok nas teraz, zapomniały, kto dał im władzę. Zapomniały, kto 15 października stał w długich kolejkach, czasem nocami czekając na to, żeby oddać głos, po to, żeby dać im władzę. A teraz? Teraz nas nie słyszą, teraz nas nie widzą. Teraz zapomnieli, dlaczego szłyśmy głosować właśnie na nich. Oszukaliście nas i zdradziliście nas, ale nie doceniacie naszej siły. I każdego dnia będziemy wam przypominać o tym, że to kobiety wam dały władzę, że to kobiety pozwoliły wam rządzić w Polsce i że nie pozwolimy na to, żebyście nas ignorowali. Bo nie doceniacie naszej siły i nie doceniacie siły solidarności kobiet. Chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz do posłów i posłanek PSL. Ile jeszcze chcecie poświęcić uwagi nieistniejącym obywatelom i obywatelkom, a jak długo
chcecie odwracać wzrok od podstawowych potrzeb kobiet żyjących w tym kraju. Teraz... I na koniec chciałabym powiedzieć coś z angielska. Don't mess with women. A dla osób, które nie władają językiem Szekspira, trzeba było nas nie wkurwiać! 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 Słuchajcie! A teraz nasz gość specjalny, Rodzynek. Miłość nie wyklucza, Hubert Sobecki! Uwaga, fundamentaliści z tamtej strony, obrońcy życia, o ile jest heteroseksualne, zatkajcie uszy, bo będzie mówił gej. Dzięki wielkie za zaproszenie, dzięki wielkie za to, co robicie. Dlaczego tutaj jestem? Ponieważ niestety w naszym kraju jedziemy na tym samym wózku. Jeśli kogoś trzeba wyrzucić za burtę z naszej wspólnej łódeczki, jaką jest Polska, to zawsze jesteśmy my. To zawsze po nas się przejeżdża na drodze do władzy. Wiecie, w ilu krajach w tym momencie w Unii Europejskiej nie ma żadnych regulacji, żadnej ochrony dla par osób tej samej płci i ich rodzin? W pięciu. W pięciu krajach łącznie z Polską. Wiecie, w ilu krajach Unii Europejskiej są te nieszczęsne związki partnerskie, o których gadamy od 20 lat? W sześciu. Wiecie, co jest w całej reszcie krajów? Po prostu równość małżeńska! Z pełnymi prawami rodzinnymi, z pełnymi prawami od pochówku do urodzenia dla wszystkich ludzi, ponieważ miłość nie wyklucza. Ludzie z PSL-u, Kosiniak-Kamysz, tak zwani obrońcy rodziny, kochają rodzinę, chyba że jest to Paulina i Patrycja, dwie tęczowe mamy, które poszły do Sejmu z dzieckiem na ręku i pytały się posła Sawickiego, co mają zrobić, kiedy jedna z nich umrze. Poseł Sawicki uciekł i zatrzasnął im drzwi przed nosem, bo jest jebanym hipokrytą. Ludzie z PSL-u, nie wmawiajcie nam, błagam, że macie jakiekolwiek wartości, jakikolwiek kręgosłup. Od początku roku wysłaliśmy do was 30 tysięcy zaproszeń na spotkanie z tęczowymi rodzinami, żebyście łaskawie dowiedzieli się, że one istnieją. Ile dostaliśmy odpowiedzi? Zero! Macie te rodziny w nosie. To jest wymówka. Jeśli chcecie wyjść z tego z twarzą, macie jeszcze szansę. We wrześniu wracamy pod Sejm, kiedy wraca też tam nasza ustawa o związkach partnerskich. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Także już słyszycie, słyszeliście, widzimy się we wrześniu. A tymczasem zapraszam koleżanki z Legalnej Aborcji, Agata Kowalska i Joanna Gzyra-Iskander. Cześć, jestem Agata i miałam aborcję. Stoję tu dzisiaj przed wami i o tym mówię, dlatego że mam dość, wiecie, mam dość tej wszechobecnej hipokryzji, tej obłudy, tego zakłamania, które sączy się z każdego
kąta tego kraju, nawet tam, za tymi furgonetkami. Tak, miałam aborcję. I co mi zrobicie? Faszyści z Konfederacji, co mi zrobicie? Wredne panie z PiS-u, co mi zrobicie? Dziady z PSL-u, co mi zrobicie? Chuja mi zrobicie. Miałam aborcję i chuja mi zrobicie! Chuja mi zrobicie! Chuja mi zrobicie! Chuja mi zrobicie! Muszę powiedzieć, że moja aborcja, sam przebieg był czymś strasznym, ale nie dlatego, że zagrażało mi jakieś realne niebezpieczeństwo, tylko dlatego, że miałam w głowie te wszystkie kłamstwa, te wszystkie dezinformacje, te wszystkie bzdury, które rozsiewają te świry tam, ale też Kościół katolicki, panie na WDŻ-cie, które rozsiewa tak naprawdę każdy z każdego kąta. Żyjemy w kraju, w którym dezinformacja aborcyjna, ta cała stygmatyzacja jest na każdym kroku i takich osób jak ja jest mnóstwo. Takich dziewczyn jak ja, które z takim strachem przerywały ciąże jak ja, jest dużo. To się trochę zmienia dzięki aborcyjnemu Dream Teamowi. Może brawa? Ale ta stygmatyzacja jest nadal straszna. Ja pamiętam rzeczy, które ja myślałam, gdy robiłam aborcję. Ja myślałam, że do końca życia będą mi zadać wyrzuty sumienia. Myślałam, że się wykrwawię. Myślałam, że umrę robiąc to. Myślałam, że umrę, a i tak to zrobiłam. Bo gdy kobieta chce usunąć ciążę, to ją usunie! I przechodząc do clou, jeśli myślicie, że ten strach przed aborcją, przez który przechodziłam ja i mnóstwo innych dziewczyn, to wypadek przy pracy, to się mylicie. Jeśli myślicie, że te kłamstwa rozsiewane z każdego kąta w tym kraju o aborcji, to przypadek, to się mylicie. Nie. Osoby piszące ustawę o zakazie aborcji z 93 roku dokładnie wiedziały, co robią. Oni dokładnie wiedzieli, że tych aborcji nie będzie mniej. Oni dokładnie wiedzieli, że żadnej aborcji nie zlikwidują. Oni w dupie mają te nienarodzone dzieci. To chodzi tylko o kontrolę nad nami. Chodzi tylko o to, żebyśmy się bały, żebyśmy się wstydziły, żebyśmy się czuły upokorzone. Tylko o to w tej ustawie chodziło. I tylko o to chodzi teraz Polsce 2050 i PSL-owi, a najbardziej Kosiniakowi i Katyszowi. Tylko o to im chodzi w tym, że chcą przywrócić tę ustawę. Oni doskonale wiedzą, bo słyszą o tym na każdym kroku. Tych aborcji nie będzie mniej. Po prostu będą bardziej traumatyczne, kobiety będą bardziej wyizolowane. Ale oni tego chcą! Dlatego trzeba powiedzieć jasno, nie ma powrotu do zakazu aborcji z 93 roku. Ta ustawa ma już tylko jedno miejsce i to jest śmietnik historii! Bardzo proszę policję o pomoc! Bardzo proszę policję o pomoc! Halo! Policja! Czy mogę poprosić dowódcę? Znowu ten pan tutaj wszczyna awantury i nie chce opuścić zgromadzenia. Znowu ten pan! Bardzo proszę o usunięcie ze zgromadzenia panów z pseudo
telewizji z czegoś takiego gówna, które się Republiką nazywa. Proszę o usunięcie tych dwóch panów. Wypierdalać! 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 Republika to zbiór zer! Żaden zakaz aborcji nie sprawił, że aborcji nie ma. Dzieją się tak jak w przypadku Agaty, poza systemem, dzięki aktywistkom, pomagaczkom i najbliższym osobom, a czasami w samotności. Tego właśnie chce polskie prawo, żebyśmy czuły się same, zawstydzone, żebyśmy się bały i żeby nasi bliscy bali się nam pomagać. Tego chce PSL, który do spółki z PiS-em i Konfederacją uwalił ustawę lekko luzującą kryminalizację aborcji. Dla nich to jest okej, że matka, która pomogła swojej córce kupić tabletki do aborcji, może pójść do więzienia. To jest ten sam PSL, który teraz ogłasza, że w Sejmie nie ma zgody nawet na częściową dekryminalizację, a przecież to oni sami zablokowali tę ustawę. PSL żąda teraz, aby natychmiast procedować ustawę trzeciej drogi, czyli także partii Hołowni, Polski 2050, ustawę o zakazie aborcji, a następnie zrobić referendum, wpisać te zmiany, czyli w domyśle zakaz aborcji do konstytucji. Nie ma takiej opcji! W Sejmowej Komisji Aborcyjnej są teraz trzy projekty ustaw. Dwa o aborcji do 12 tygodnia, Lewicy i KO, no i projekt o zakazie aborcji PSL-u i Hołowni. Nie będziemy wobec tej ustawy używać słowa na K, którym mydlono nam oczy przez 31 lat i was namawiam do tego samego. Zakaz aborcji jest niesprawiedliwy, głupi i niebezpieczny. Zakaz aborcji nas zabija. Zakaz aborcji nigdy nie sprawi, że aborcji nie będzie. Nigdy nie zgodzimy się na zabetonowanie prawa, które ma nas w dupie. Nie zgodzimy się na referendum, w którym ktokolwiek poza nami miałby decydować, czy możemy mieć aborcję, czy nie. Miejsce zakazu aborcji jest w koszu na śmieci. Miejsce referendum jest w koszu na śmieci. I miejsce tego durnego pomysłu Romana Giertycha też jest w koszu na śmieci. Posłowie i posłanki, zapamiętajcie to sobie, bo tego właśnie od was oczekujemy. Przestańcie być tchórzami. Przestańcie negocjować z fundamentalistami za naszymi plecami. Prawo ma być dla nas, a nie my dla prawa. Bardzo dziękujemy, a przed nami Anna Tomaszewska, Akcja Demokracja. Cześć. Słyszymy, że PSL jest konserwatywny i to jest argument na wszystko. Przeczytam wam głos pewnego polityka. Zdałem sobie sprawę, że nie chodzi o mnie, że to mnie nie dotyczy. To nie kwestia moich przekonań, mojego wychowania, tylko sytuacja, która dotyczy wielu kobiet. Zdałem sobie sprawę, że prawo nie zmusza do aborcji. Daje tylko granice prawne i bezpieczeństwo. Nie chodzi o bycie za aborcją, tylko za życiem kobiet. Jak myślicie, który poseł PSL to powiedział? No niestety to nie jest głos polityka PSL. To jest głos polityka z Argentyny. Nas PSL zdradził. Zdradził koalicję 15 października. Zdradził kobiety, które nie głosowały, które głosowały właśnie na koalicję w wyborach parlamentarnych. Zdradził własnych wyborców i własne wyborczynie, bo 89% głosujących na trzecią drogę popiera legalną aborcję. Zdradził mieszkanki wsi i małych miejscowości, które mają najgorszy dostęp do informacji i opieki zdrowotnej, w tym do ginekologa. Artykuł 1, punkt 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi, że posłowie i senatorowie wykonują swój mandat, kierując się dobrem narodu.
I tego domagamy się od PSL. W Argentynie walka zakończyła się sukcesem i to przykład dla nas, że każde kolejne głosowanie przybliża nas do legalnej, bezpiecznej i dostępnej aborcji. Tak dla prawa dla legalnej, bezpiecznej i dostępnej aborcji. Nie dla zakazu z trzema łaskawymi wyjątkami. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze wlepki, przypinki i plakaty. Jeżeli ktoś chce, to zapraszamy tutaj do sceny. Można sobie wziąć, można naklejać z numerem do Aborcji Bez Granic. I na dzisiaj to już jest koniec, ale chciałam tylko jeszcze przypomnieć, że żadna ustawa nie sprawi, że przestaniemy przerywać ciąże. Żadna ustawa nie sprawi... Podobno tutaj, poczekaj, podobno tutaj idzie pan Kosiniak-Kamysz gdzieś, to prawda? Tam idzie! Wypierdalaj! 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 Do PiSu! Do PiSu i Konfederacji! Do PiSu i Konfederacji! Do PiSu i Konfederacji! Do PiSu i Konfederacji! Ty pierdolony kłamco, ty! Demokrato od siedmiu boleści! Wypierdalaj! Do dymisji! 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 Tygrysek chciał pokazać, że jest odważny i nie boi się wyborczyń i wyborców. A raczej, że ma ich w dupie. Wiemy, kurwa, wiemy. Wypierdalaj. No dobra, skoro Tygrysek już uciekł, to chodźcie, zapraszamy po plakaty. Możecie mu oblepić wszystkie biura. Wlepki tu mamy. Wlepkami. Zachęcamy do tego. Wszystkie biura PSL-u niech będą pięknie zielone, obklejone wlepkami. Może do nich coś trafi. Nie sądzę, ale może. Słuchajcie, i teraz poprosimy Sambę, żeby nam jeszcze fajnie zagrała, jeżeli macie siłę. I widzimy się za każdym razem, kiedy będzie trzeba wypierdalać. Słuchajcie, jeszcze mamy informację, że znaleziono dowód Hanny Zabielskiej. Mamy go tutaj przy scenie, także jeśli pani Hania jest, zapraszamy ją tutaj do nas.